To jest wieczór WTK. Weronika Szymańska, witam Państwa bardzo serdecznie. Być może zwrócili Państwo uwagę na nietypowe barykady, które pojawiły się na Ostrowie Tumskim, na moście Jordana. Co to takiego oznacza? Oznacza to jedno. W Poznaniu pojawiła się ekipa filmowa, która kręci właśnie sceny na Ostrowie Tumskim. Nieco więcej na temat tego projektu na pewno opowie Państwu mój gość, Michał Ferlak, koordynator projektu Poznań Film Commission. Witaj Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór. To w takim razie może wyjaśnijmy naszym widzom, co takiego dzieje się na Ostrowie Tumskim, bo wiadomo, że filmowcy, jak rozumiem, rozpoczną kręcenie 19 września, a na razie się rozkładają. Zgadza się, tak. Na Ostrowie Tumskim w tym momencie przebywa ekipa filmowa z Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z Warszawy. Jest to jeden z największych producentów filmowych i też taki z najdłuższym stażem w Polsce. I przygotowują się do filmu Orlęta. Jest to film fabularny, historyczny, umiejscowiony w 1939 roku, właściwie na początku II wojny światowej. A nasz most, most Jordana, udaje tutaj most w Grodnie, bo właśnie w Grodnie umiejscowiona jest akcja tego filmu. No i w związku z tym niestety poznaniacy muszą się liczyć z małymi tutaj utrudnieniami, aczkolwiek jako nagrodę mają tutaj pewną atrakcję, no bo jednak będziemy mieli do czynienia z pewnymi inscenizacjami wojennymi, także będzie też na co popatrzeć. Natomiast od 19 rzeczywiście do 23 września most Jordana będzie zamknięty dla ruchu rowerowego i pieszego. Budowana jest tam scenografia wojenna, także no niestety nie będzie można z niego korzystać. Oczywiście no, w przerwach między ujęciami postaramy się, jeżeli ktoś bardzo będzie potrzebował, być może kogoś przepuścić. Natomiast no, co do zasady, prosilibyśmy, żeby właśnie tam z tego mostu nie korzystać. Na szczęście jest to most tylko dla pieszy i rowerowy, więc myślę, że nie będzie aż takiego utrudnienia dla mieszkańców i turystów. Też mi się tak wydaje, a poza tym to jest chyba dodatkowa atrakcja, że no wiadomo, z pewnej odległości, ale jednak można zobaczyć, jak powstaje film. Powiedz proszę trochę więcej o tym filmie. Wiemy, że Grodno, wiemy, że 17 września weszli do Grodna Sowieci i tam właśnie broniła się ludność cywilna i w tych walkach brały udział dzieci. Jaką historię obejrzymy w samym filmie? No na pewno wiele osobom na słowo Orlęta kojarzy się od razu Orlęta Lwowskie, czyli obrona Lwowa, a tutaj mamy podobną sytuację, też mamy początki wojny widziane oczami nastolatków, troje przyjaciół, harcerzy, którzy po prostu w tej sytuacji się znajdują i podejmują walkę, podejmują obronę nie tyle przed Armią Czerwoną, ale też przed Armią III Rzeszy, która uderza 17 dni wcześniej. Także jakby z perspektywy dorastających dzieci troszeczkę może w ten sposób, jak mogliśmy obejrzeć w mieście 44, czyli z punktu widzenia młodych powstańców właśnie tą wojnę będziemy w tym filmie oglądać. Jest to film pełnometrażowy, także jeżeli oczywiście sytuacja pozwoli, to trafi do kin, także wszyscy będziemy mogli go, mam nadzieję, obejrzeć. Jeśli chodzi o jakby szerszą fabułę, ja niestety nie miałem okazji czytać scenariusza, także nie umiem zdradzić, co dokładnie się tam będzie działo. Skupiałem się głównie na tym, żeby filmowcy mieli komfortowe warunki do tego, żeby przez te 5 dni wykonali swoje zadanie i po prostu zrealizowali te zdjęcia w terminie. A przy tym jakby nie, żeby te zdjęcia nie przysporzyły problemów po prostu poznaniakom i turystom, a także wiernym, którzy przychodzą do katedry, na przykład na msze święte. A powiedz, jeśli oczywiście możesz, jak to się stało, że właśnie filmowcy, że reżyser Krzysztof Łukaszewicz, który między innymi reżyserował Karbale, wybrał właśnie Most Jordana i wybrał Poznań? To jak się rozpoczyna ta cała historia, jeżeli chodzi o nasze miasto i filmowców? Na pewno nie bez powodu wybrano Poznań też ze względu na jednostkę miejską Poznań Film Commission, bo w takich miastach, gdzie taka jednostka funkcjonuje, większość formalności po prostu ta jednostka bierze na siebie, a mamy do czynienia tutaj z formalnościami polegającymi na zmianie organizacji ruchu, oczywiście czasowej organizacji, a to jest tylko początek, bo jest to mnóstwo pozwoleń, rozmów z lokalnymi
firmami, mieszkańcami, właścicielami biznesu, które są prowadzone tam w obrębie Ostrowa Tuńskiego i tak dalej. Więc jakby to była na pewno jeden z głównych powodów. Drugi jest taki, że wbrew pozorom nie ma za dużo mostów tego typu w Polsce, które mają tego typu przęsło, które powiedzmy ma charakter no jeszcze dosyć stary. Pamiętajmy, że on został przeniesiony z mostu Rocha w to miejsce, także może odgrywać właśnie rolę mostu z tamtej epoki. Jednocześnie jest mostem tylko pieszo-rowerowym, także nie trzeba było tutaj jakby zamykać jakiejś bardzo ważnej arterii miejskiej. W związku z tym te dwa powody, te dwa fakty spowodowały, że po prostu Poznaniem się tym mostem zainteresowali. I słusznie, bo tak naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo sprawnie poszły przy współpracy z Miejskim Inżynierem Ruchu i Zarządem Dróg Miejskich, a także Strażą Miejską wszystkie procedury, bo udało się tak naprawdę w ciągu 9 dni roboczych te pozwolenia uzyskać, co jest wynikiem wręcz rekordowym i daje bardzo dobrą wizytówkę miasta jako miasta właśnie otwartego na takie produkcje, więc w połączeniu z tą właśnie wytwórnią, która produkuje najwięcej filmów w Polsce, mam wrażenie, że jest to bardzo dobre otwarcie pewnej relacji i otwarcie miasta na kolejne produkcje, które się mam nadzieję, że pojawią. Trzymamy za to mocno kciuki, a powiedz, te same zdjęcia, one będą powstawać również nocą, czy filmowców będzie można zaobserwować gdzieś z pewnej odległości za dnia? Właściwie przez pierwszego dnia tego 19 będą tak zwane próby, czyli to będzie w sumie najlepszy dzień, żeby się tam pojawić i coś sobie obejrzeć. Na pewno dobrym punktem obserwacyjnym będzie most Mieszka I, ponieważ no, znajduje się najbliżej mostu Jordana i właściwie nie ma tam żadnego zakłócenia, żadnego obiektu, który by zakłócał obserwację. Oczywiście można się udać również do Bramy Poznania i z tego takiego przejścia, które znajduje się między bramą a ulicą Dziekańską. Tam również będzie świetny widok. No i może ewentualnie od strony Ostrowa Tumskiego za katedry gdzieś tam możemy się przyglądać temu, co się tam będzie działo. Natomiast to będzie dzień w sobotę i to będzie taki dzień luźniejszy. Jeśli chodzi o niedzielę, poniedziałek i wtorek, będą to zdjęcia dzienne. Także filmowcy no, pracują około 10 godzin, więc pewnie przed zmrokiem około 18 będą kończyć pracę. Tu od razu podkreślam, że mogą się pojawić też jakieś pirotechniki, wystrzały. No jednak mamy do czynienia z filmem wojennym, więc trzeba się liczyć z takimi hukami. Natomiast te huki nie będą na tyle silne, żeby przeszkadzały, myślę, w funkcjonowaniu. A w środę ostatniego dnia mamy zdjęcia tak zwane nocne, natomiast one nie będą nocne, ponieważ tak naprawdę będą się odbywać po zmroku, ale przed jeszcze ciszą nocną. Także wieczorem ludzie czy mieszkańcy zaobserwują na pewno sporą lunę świetną, ponieważ plany filmowe są bardzo mocno doświetlane dużą ilością lamp. Także to będzie dosyć taka charakterystyczna łuna w tamtym obszarze i to myślę, że nawet z daleka będzie bardzo można efektownie obejrzeć, nie przeszkadzając też filmowcom, którzy skupią się tak naprawdę na tym kadrze na moście i z katedrą w tle. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie te informacje, więc gdyby Państwo chcieli zobaczyć i przyjrzeć się oczywiście z bezpiecznej odległości, co podkreślam cały czas, by nie przerywać pracy filmowcom, to wiedzą już Państwo, gdzie się udać i skąd będzie najlepszy widok. Bardzo Ci, Michał, dziękuję za wszystkie te informacje. Michał Ferlak z Poznań Film Commission był moim gościem. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Za moment wracamy. Do zobaczenia.